Kawka zrobiona i mogę teraz zacząć działać. Idę przed komputer z rachunkami. No i trzeba trochę się porozliczać. Tak, zaraz włączam eBay i drukujemy dalej rachuneczki. Ja mam dzisiaj wolny dzień od pracy, takiej wiecie, mojej codziennej pracy, ale mam oczywiście celebrytki i tak postanowiłam, że dzisiaj właśnie się tym zajmę. Muszę wydrukować kilka adresów, papierkowa robota trochę mnie czeka, a potem sobie pojedziemy na pocztę i muszę załatwić dwie ważne sprawy, tak więc zabiorę Was ze sobą. W ogóle chciałam się przywitać, dzień dobry wszystkim, witajcie w nowym vlogu. Jake gdzieś tam siedzi na łóżku i chyba gryzie gumkę, bo Natalia zostawiła na łóżku. Ja się lekko ogarnęłam, jakiś lekki makijaż zrobiłam, ale głowa mnie tak dziś boli, nie wiem o co chodzi. Deszcz pada oczywiście od samego rana. Ja tutaj się próbuję ratować już w zasadzie drugą kawą. Jest druga kaweczka. No i jakoś trzeba ten dzień ogarnąć. Miałam trochę inny plan. Chciałam pojechać sobie jakiś shopping zrobić, nie wiem, pochodzić po sklepach, ale postanowiłam, że jednak zostanę w domu. I poranek właśnie spędzę na taki bardziej organizacyjne rzeczy, które musiałam zrobić wcześniej, zawsze to odkładam, więc myślę, że zrobię to teraz, popakuję wszystko i jak już będę gotowa, to pojedziemy razem, pojedziemy na pocztę i właśnie załatwić te sprawki. I tak sobie myślę, czy potrzebuję jechać do sklepu, bo w zasadzie mam Lidla tam po drodze, ale chyba wszystko mam. HelloFresh przyszło do nas w piątek i w zasadzie miałyśmy jeszcze jedzenie z poprzedniej dostawy, tak więc w tym tygodniu pomijam tydzień i dopiero będzie Hello Fresh w następnym tygodniu, tak więc mamy jedzenie, czy obiady, tak? A tak, wiecie, na śniadanie czy coś, to zawsze coś dokupuję. Czekajcie, bo już mi się tutaj załadowało. Ale wiecie, zawsze owoce brakuje jakieś. Drugi raz udało mi się kupić w Tesco tą cały kilogram czereśni za 4 funty, tak więc super, bo kilka razy już tam pojechałam do Tesco właśnie po to i nie było, ale ostatnim razem jak byłam, udało mi się kupić. Truskawek nie widziałam, ale widziałam, że Anita z kanału Kącik Anity udało się też truskawki kupić w bardzo dobrej cenie. Mi się nie trafiło, tylko czereśnie, więc może jeszcze dzisiaj zajadę właśnie do Tesco, zobaczę, czy są, bo owoców nam już brakuje. My, wiecie, uwielbiamy owoce, jemy cały czas, dosłownie dla nas zamiast obiadu mogą być owoce po prostu. Puściłam Wam vloga z wczoraj, poszedł dzisiaj rano i tak sobie myślę, czy nie zrobić tydzień vlogów, chociaż tak jak Wam mówiłam wczoraj, idę do pracy we czwartek i w piątek, więc do biura, więc nie wiem jak to będzie z nagrywaniem, ale postaram się. Mam motywację, mam moc w tym tygodniu, tak więc może coś tam mi się uda nagrać, chociaż wiecie, taki króciutki jakiś vlożek. Z IKEA jeszcze nic nie zamówiłam, tylko dokładam do tego koszyka, mierzę, wiecie, wszystkie wymiary robię, żeby nie było tak jak z tą szafką w kuchni, która wyszła po prostu za szeroka, nie za szeroka, za głęboka, ale to nic, jest ok, damy sobie radę, więc mierzę wszystko, bo chcę dokupić jeszcze półki do mojej szafy, bo mam, w planie miałam także jedna część mojej szafy, tam gdzie wiszą sukienki, koszule i tak dalej, miała być tylko w połowie zrobione jakby dół, tam gdzie mam koszyki, ale zauważyłam, że ja wrzucam rzeczy po lewej stronie, tam gdzie są sukienki, bo jest miejsce, bo ja nie jestem z wysoką osobą, nie mam długich sukni, ja mam tylko, wiecie, 159 cm, więc moje sukienki nie są strasznie długie, więc wydaje mi się, że zmieści mi się tam jeden koszyk i nawet dwie półki. Być może. Zamówię dwie półeczki, zamontuję to i Wam oczywiście pokażę. Mam nadzieję, że to już będzie gotowe, zamówienie gotowe w następnym tygodniu. Tam chyba parę dni wychodzi, żeby oni nam to dostarczyli. Ta liwerka niestety kosztuje 40 funtów, ale dobrze, że moi sąsiedzi też będą zamawiać, więc się podzielimy, wiecie, kwotą dostawy, bo to no, nie jest mało 40 funtów. Za 40 funtów ja sobie właśnie szafkę zamówiłam, która będzie w końcu w moim pokoju, w mojej sypialni, gdzie będę mogła wszystkie tam celebrytki ustawić. Już po prostu mam taką wizję. Właśnie siedziałam sobie i domawiałam rzeczy na tą półkę. Różne tam takie specjalne, nie koszyczki, tylko pojemniki takie białe, które mam już u siebie w pokoju. Bardzo dobrze mi się sprawdzają, super dużo rzeczy mi tam wchodzi, więc domówię to sobie jeszcze. No ale dobra,
czas goni, trzeba ogarnąć to wszystko, papierologia, jak to się mówi. No i działamy. Nie wiem, co tu się dzieje, ale jest załamanie pogody. Zobacz, jak leje. Jejo. Okropieństwo jakieś. No było tak pięknie, naprawdę. Słoneczko, lato, przepięknie. A teraz mamy cały tydzień już właśnie taki deszcz. Wczoraj było jeszcze fajnie, bo tylko z rana troszeczkę była lekka mrzawka. No a teraz znowu, zobaczcie. Cały dzień, od samego rana. Ja taką miałam nadzieję, że wiecie, że troszeczkę przestanie później, ale ani na trochę. Nawet na, wiecie, na 5 minut nie przestało padać cały czas i wydaje mi się nawet, że zwiększa się ten opad deszczu, więc no i tak się wybieram. Spakowałam się, wszystko mam zwarta i gotowa i pędzę. Ja już jestem pod Tesco na parkingu, załatwiłam to, co miałam załatwić i nie wiem, czy też tak macie. Uwielbiam to uczucie, gdy mam wszystko już załatwione i mogę teraz na spokojnie sobie zrobić zakupy, powolutku, nie spiesząc się i mieć taką pustkę w głowie, że już nic nade mną nie ciąży, że wszystko mam załatwione i mogę po prostu się zrelaksować teraz. Miałam przez ostatnie kilka dni coś takiego, że o, muszę jeszcze to zrobić, jeszcze tamto, a nie mogłam tego zrobić, ponieważ pracowałam do godziny 5, a później jest wszystko zamknięte, tak więc wzięłam sobie ten ekstra dzień wolny dzisiaj, żeby właśnie pozałatwiać te sprawy, no i jestem teraz po prostu szczęśliwa, tak, jestem szczęśliwa, że wszystko załatwiłam, pewnie też tak samo macie. Wsadziłam gdzieś teraz klucz, okej, dobra, mam. Lecę do Tesco, patrzę, że jest dużo samochodów, nie wiem co się dzieje. Naprawdę jest dużo, nie ma miejsc parkingowych po prostu. No chyba, że ludzie po prostu zostawili tutaj samochody i gdzieś sobie poszli. Ja lecę do sklepu kupić właśnie, mam nadzieję, że te czereśnie po 4 funty za całą skrzyneczkę, tam jest kilogram chyba. Widziałam, że Anita z kanału Kącik Anity kupiła też truskawki, ale ja u siebie nie widziałam w tym roku. W tamtym roku były na pewno, ale w tym roku jeszcze nie widziałam, widziałam tylko te czereśnie w tych skrzyneczkach, tak więc mam nadzieję, że jakaś jedna na mnie czeka. Zajdę na górę, może jakieś fajne ubrania są. Szukam na talce koszul do szkoły i to już na następny rok, wiecie. Ja już tak sobie planuję powolutku zakupy. Powiem, że białe koszule będzie miała na pewno. Musimy pojechać do takiego specjalnego sklepu z mundurkami, bo już mam listę w ogóle, co ona potrzebuje. Mam listę, że jakiś tam kalkulator potrzebuje, zestaw ołówków i tak dalej, więc sobie powolutku odhaczamy to, co trzeba. Pokażemy wam oczywiście, jak już cały skompletujemy ten zestaw do szkoły. I wam pokażemy. Na razie tak, wiecie, powolutku coś kupuję. Wiem, że w Tesco są koszule. I ciężko tutaj znaleźć rozmiary, wiecie, są bardzo szybko wykupywane, więc poszukam jakiś największy rozmiar, taki na 164, a może nawet jakiś większy, zobaczymy co będzie, z krótkim rękawem na pewno, no bo te koszule białe to można kupić w każdym sklepie, w każdym supermarkecie jest taki dział tylko mundurków dla dzieci, więc tam zajdę i poszukam, nie musi być z tym logo szkoły, tak więc o tyle dobrze, bo później spódnica musi być kupiona w tym sklepie z mundurkami, marynarka i sweter, ale nie, ona chyba swetra w tej szkole nie będzie miała, tylko będzie miała marynarkę właśnie i spódnicę. I nie wiem co ze skarpetkami, czy jakieś specjalne muszą mieć, czy mogą być zwykłe. O, to właśnie muszę zobaczyć. Nasze spotkanie w ogóle w szkole będzie za 2 tygodnie, jeśli się nie mylę. Który dzisiaj mamy? 21, 22? Czerwiec, to jakoś tak na początku lipca mamy spotkanie w szkole. W ogóle Natalka idzie na cały dzień, ale zresztą wam to mówiłam chyba wcześniej. Ona jest bardzo podekscytowana, a później właśnie albo wieczorem, albo na drugi dzień wieczorem mamy taki tak zwaną parents evening, taką, wiecie, spotkanie z rodzicami i w szkole. I gdzieś się wszystkiego tam dowiemy, ale list już był wysłany, dostałam z rzeczami, które mają być kupione. Jeszcze nie wiem, jaki język Natalka będzie miała dodatkowy, bo na razie ma francuski, ale ona by wolała hiszpański. I wiem, że w tamtej szkole uczą i hiszpańskiego, i francuskiego, ale klasy są przyznawane, nie wiem, nie mam pojęcia jak, w jaki sposób, więc nie wiem, czy ona dostanie tą klasę właśnie z francuskim, gdzie ona by chciała bardzo mieć hiszpański, więc nie wiem, czy da się zamienić, czy nie, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Zakupy w Tesco poczynione i już wam pokazuję, co mi się udało kupić. Tak. Nektarynki, 49 pensów, jeśli się nie mylę. Pyszne, bo już próbowałyśmy je. Wzięłam jeden chleb z ziarnami, taki tostowy, do kanapek.
bo wiecie, zaraz idę do pracy, będę musiała coś wziąć ze sobą. Lody, mango, w końcu są lody, bo ostatnio były wszystkie wykupione. Little Moons i tylko był tylko ten Passion Fruit in Mango. I słuchajcie, one 4,50 kosztowały, ja myślałam, że były tańsze. Nie wiem, czy one podrożały, czy była taka cena, ja po prostu nie zwróciłam wcześniej uwagi, ale wzięłam te Little Moons. Szkoda, że nie było kokosa, bo są o wiele lepsze. Te też są smaczne, ale no kokos jednak jest mój ulubiony. No i oczywiście cała skrzyneczka czereśni za 4 funty. Jedna, jedyna, ostatnia była. Tutaj weszłam, widzicie sobie tam na górę. W naszym Tesco na górze są rzeczy gospodarstwa domowego, książki, ubrania i tak dalej. I wzięłam sobie taki lunchbox na właśnie jakieś warzywa, albo można sobie tutaj wsypać coś, żeby mieć do przegryzienia. I one były bardzo tanie. I te też z tej firmy Systema chyba. Takie niebieskie pudełeczko, bardzo fajne. Wydaje mi się, że to właśnie będzie dobre na do kanapek, czy jakieś jedzenie, wiecie, resztki wziąć z poprzedniego dnia, więc to kupiłam, bo już nam się niektóre popękały, niektóre nie mam tych przykrywek, nakrycia, więc kupiłam to, a były, wiecie co, jeśli się nie skłamać, to ten funt 75 to kosztowało, a ten funt 50, bo była mega promocja, jeżeli ma się tą właśnie kartę Club Card. Tutaj Jake już sobie chodzi, szczęśliwy, że ja wróciłam do domu, tak? Taki szczęśliwy jesteś? Tak mnie cały tutaj obskoczył, a nie było mnie ile? Półtorej godziny? Nie więcej. No, wróciłam, tak? Jaki szczęśliwy. No, mamusia wróciła. Ty jesteś taki szczęśliwy, tak? Ojejku, jejku, jaki szczęśliwy. Teraz będziemy leżeć i odpoczywać, tak? Razem. No. A może jedzonko trzeba zrobić? Już jest prawie pierwsza godzina, ale nie podgryzaj, nie wolno gryźć. Pierwsza godzina prawie. A tu jest reszta rzeczy, które kupiłam w Tesco. Dwupaki koszul. Tutaj wzięłam na, ile to jest? Na 165 cm. 6,5 funta, dwie koszule slim fit i one są z krótkim rękawem i one są tutaj zapinane do końca. I ja teraz już nie jestem pewna, czy oni muszą mieć krawat, czy nie. Jeżeli nie, to tutaj są koszule też z krótkim rękawem, bo Natalia nie lubi z długim. Tylko, że tutaj jest regular fit, a tu jest slim fit. One kosztowały 6 funtów, rozmiar 166 cm. W ogóle tak dziwnie. Zobaczcie, to jest na niby 15-16 lat, 166 cm. A tu 1 cm mniej, 14-15. Więc nie wiem, o co chodzi. A te koszule są o tutaj, o tak, widzicie, że one mają taką zakładkę, więc zobaczymy, czy te można też nosić. Zostawię rachunek, najwyżej je po prostu zwrócę. No i tutaj taki zestaw kupiłam na talce. Tak mi się spodobał. Jest to koszulka biała z motylem, napisane Inner Beauty. Tu tak fajnie zawiązywana. A do tego są te takie spodnie Colette, one się nazywają. Bardzo fajny materiał, czarny, w takie szaro-białe ciapki i one pewnie będą takie 3/4 albo 7/8 i do tego jeszcze scrunchie w takim samym kolorze. No i to kosztowało chyba, dosyć drogie było, 16 funtów. No, wzięłam na rozmiar 164, więc mam nadzieję, że będzie dobre. Tylko wróci ze szkoły, to przymierzy, ale te spodnie mi się najbardziej spodobały, bo wydaje mi się, że będą idealne po prostu na lato, takie elastyczne, cienkie, fajne. No i do tego taka biała koszulka, to do wszystkiego może być. Bawiliśmy się właśnie piłeczką, która wpadła pod kanapę i się okazało, że pod kanapą była ta zabawka, druga zabawka i kolejna piłeczka. Jakie szczęście jego, zobaczcie. Teraz nie wie, czym się bawić, tak? Jake, czym się teraz będziesz bawić? O, znowu piłeczka poszła pod kanapę. Trzeba ci wyciągnąć, tak? Tak? Gdzie ty jesteś? Ojej, twój donacik, no. Donat. A gdzie ta druga piłeczka? Już jest pod tym, pod spodem. No to zaraz trzeba wyjąć. Jest piłeczka. Jakie szczęście. Sit, Jake. Sit. Sit. Good boy. Ślizga się na tym. Good boy, Jake. Good boy. Dawaj piłeczka. No daj. Daj. Nie? No to sobie potrzymaj. No, no, no. O, o. A gdzie języczek jest twój? Gdzie języczek? On tak fajnie z tym języczkiem jeszcze. Gdzie języczek? O, jest języczek. Jak słodko. No, no, już się bawimy. No, jakie szczęście, tak? A druga piłeczka gdzie jest? Gdzie jest druga piłeczka?
Ja tej za bardzo nie lubię, bo ona jest gumowa. Wiecie, i on wyjada to kawałki tej gumy. Tam ta tenisowa lepsza jest, nie? Tenisowa lepsza. Gdzie jest? Gdzie jest? Jest pieczka. Ops! Wariat. O, jest druga piłka. No i co teraz? O, o, w dwie strony poleciało, no. W którą stronę? No nie mów, że wleciało pod spód. No oczywiście. Wleciało znowu pod. Trzeba pomóc wyciągnąć. Gdzie ona jest? Gdzie jest piłeczka? O, tam, na samym końcu. Coś tu jeszcze leży. I kto teraz wyciągnie? Kto wyciągnie piłeczkę? Aż po prostu się trochę załamałam, wiecie? Chciałam zrobić jedzenie z Hello Fresh, nasze ulubione, i zamówiłam je nawet dwa, bo było naprawdę smaczne. To jest Creamy Spice Lentil Curry. Na pewno widzieliście, pokazywałam wam już chyba wcześniej. Naprawdę bardzo smaczne jedzenie i jak zobaczyłam, że jest w menu, to od razu zamówiłam sobie na dwa dni. No i myślę sobie, dzisiaj zacznę gotować. Wyciągnęłam wszystko i myślę, ale nie ma kalafiora. Sprawdziłam wszystkie paczuszki, całą lodówkę, przejrzałam, bo myślałam, może gdzieś odłożyłam na bok, nie wiem, nie pamiętam. Nie ma. Patrzę, no dobra, no to w tym nie ma, jednym pudełeczku. Patrzę w te drugie, które te same zamówienie powinno być, samo danie. Też nie ma. Później patrzę dokładnie, a nie ma jeszcze w ogóle całego jednego dania, bo powinno być cztery. A są trzy, bo ja wyjmując je, pomyślałam po prostu, że jeżeli to jedno danie zamówiłam dwa razy, że będzie w jednym opakowaniu, ale się myliłam. Są dwie szesnastki, jedna chyba tam dwudziestka, jeśli się nie mylę. I nie ma całego jednego menu. Napisałam do nich, oczywiście tam jest bez problemu, tak? Oddali mi pieniądze, jeszcze nawet z nawiązką, ale to jest, no, słabe, prawda? Naprawdę bardzo słabe. Zdarzyło mi się to drugi raz. Raz mi czegoś tak... czegoś mi brakowało. Chyba grzybów, tak? Pieczarek mi brakowało w jednym daniu, ale dobra, oddali mi pieniążki, nie ma sprawy, wzięłam sobie inne danie, ale tutaj zobaczcie, dwa takie same dania i dwa zapomniane kalafiory, więc to jest dziwne, no i całe danie jedno zapomnieli mi włożyć. No nieciekawe, nieciekawe, szkoda, że byłam już dzisiaj w sklepie, nie wiem, czy będę jechała jeszcze raz specjalnie po tego kalafiora, chociaż tak sobie myślę, że i na jutro mogłabym to zrobić, więc dzisiaj wstawiłam. Dobrze, że miałam coś w zamrażarce i wstawiłam rybę. Będzie ryba, mam makaron z sosem, więc będzie, nawet frytek nie mam do tej ryby, bo fajnie było jeść właśnie, zjeść rybę z frytkami. Nie mam nawet frytek, dobrze, że miałam makaron. Więc będzie ryba z makaronem, taki będzie obiadek. Jake się tak nieźle bawi teraz po prostu z tymi piłkami, super to wygląda. Ale co jakiś czas jemu tam, wiecie, wpadają pod kanapę, więc muszę wyciągać. Więc taka zapomniana zabawka, normalnie jak z dzieckiem, wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, znaczy, jeżeli macie jeszcze małe dzieci, jak to jest, że jeżeli się odłoży jakąś zabawkę na bok i wyciągnie się ją po jakimś czasie, to jest takie, wiecie, wow, nowa zabawka i tak dalej, a to była tak naprawdę, wiecie, stara zabawka. No i właśnie tak, jedzenie już wstawiłam do gotowania, do piekarnika, makaron wstawiłam do gotowania, Natalka przyjdzie, już w zasadzie powinna skończyć. Nie wiem, chyba właśnie wiadomość dostałam, to na zegareczku mi teraz przychodzi wszystko. Tak, wiadomość od Natalki, no, idzie. Patrzę, że przestał padać deszcz, co luźki dzień padało. Dostałam też maila ze szkoły, że będą robić kartę rowerową w następnym chyba tygodniu. Jakoś tak na początku lipca, więc trzeba było tam wypełnić formularz, ja wypełniłam, odesłałam i zaraz się po jedzonku będę brała dalej za czytanie książki. Już mi została końcówka, więc sobie posiedzę, poczytam. Bardzo fajnie odpoczęłam dzisiaj, potrzebowałam taki reset, pomimo że wyszłam z domu, bo musiałam załatwić tam sprawę, ale czuję się taka dzisiaj zrelaksowana. Przepraszam w ogóle za telewizor. Wyciszyłam go, a później mi wskoczył jakiś tam trailer na Netflixie, więc dlatego głos słychać. No, więc ja zaraz będziemy jeść. Kończę tutaj. Może jakąś jeszcze sałatkę zrobię do tego? Chyba coś tam mam. Tak mi chodzi po głowie w ogóle sałatka po grecku. Ostatnio na talce też bardzo posmakowało z serem feta, takim bez laktozy. Jest naprawdę dobre. W ogóle nie czuć różnicy. Ja nie czuję nawet różnicy. Na talce smakuje, więc czemu nie? Może właśnie dorobię jakąś do tego sałateczkę. Mój ty. Kto cię tak trzyma tutaj, co? Jak dzidziusia. Jest Natalka i co powiedziałaś, że to teraz robisz? Tort. Tort? Ciasto czekoladowe.
pyszne będzie, nie? Okej. Ty, bobasku mały. Wiesz, jak on się dzisiaj bawił piłką? Znalazł ją pod tym, pod kanapą. Znaliśmy dwie i jeszcze dwie inne zabawki. Tak, ta właśnie, no. No, więc będziemy robić teraz ciasto. Znaczy Natalka robi. Ja siadam. I nawet nie dotknę palcem. Nic. Muszę robić sama. Co tam trzeba? Jajko. Tylko jajko dla ciebie. Trzy jajka, widzisz? Trzy. I olej. I woda. Boże, tu nie spadło. No, więc Natalka będzie robić. Piekarnik wstawiony, już sobie zjadłyśmy obiadek, już jest 15:39, więc nawet szybko nam to zaszło. No, ciasto wygląda obłędnie. Właśnie przyszedł router, tak wygląda. Będę go podłączała dopiero jutro, ponieważ no, potrzebuję jeszcze internet, tak? Do pracy i tak dalej. Jaka instrukcja, to jest napisane. Jeżeli jesteście zainteresowani, to ja wzięłam TokTok. I ma być ponoć 6 razy szybszy niż ten, co miałam wcześniej. Wcześniej miałam Sky, który mi zaoferował, wiecie, najlepszy jakiś internet, a się okazało, że jest beznadziejny. No i zobaczymy, jak to będzie tutaj działać. Ciasto gotowe. Zobaczcie, jak wyrosło. Robię bez żadnych sosów, bez niczego. Proszę, notuś to dla ciebie. Bez żadnej polewy. No, chociaż fajnie by wyglądało z czekoladową polewą, nie? Ale chyba nie mam żadnej czekolady w domu. Wow, wyrosło naprawdę duże. Jeszcze pachnie, żebyście mogły tylko poczuć, to naprawdę pięknie pachnie. Kupiłam ostatnio sobie kawę Starbucks Blondie. Jest całkiem. Powiem wam, że szukałam właśnie czegoś takiego niezbyt mocnego. Wydaje mi się, że ta jest, no może być. Mam w kubeczku od Ani z napisem Ania. Czekajcie, czy to widać, czy nie widać. O, jest napis Ania. No właśnie, zrobiłam sobie kaweczkę, no i teraz mogę usiąść sobie z ciastem. Nadgotowa. Bierze kask i bierzemy skuter. Już mamy tutaj tyle rzeczy, że nie ma miejsca. No ale tak, piesek też jedzie z nami. Mhm. Już czeka, nie może tu się doczekać, żeby wyjść. Weźmiesz windę, tak? Okej. Szybki spacerek. Trochę zaczęło padać. Teraz znajdziemy tam Natalkę, bo ona pojechała sobie ulicą bardziej. Nie ulica, tylko że tam asfalt jest. O, jest. Właśnie mówiłam o tobie. A my to sobie powolutku idziemy. Ale Czech się nie mógł doczekać. On cię tak szukał, wiesz? Patrzył się cały czas do tyłu. Jak się jeździ? Dobrze. Dobrze po tym, nie? Po tym asfalcie. Lepiej niż po tych kamieniach. To się chodź, wrócimy tam. Tutaj zaraz pójdziemy właśnie w boczek. I sobie pochodzimy. Tędy, chodź Jake. Chodź. A to nasze piękne widoki. Sit, Jake. Good boy. Proszę. To Natalka jeździ sobie po parkingu. Jake, good boy. Czekasz, tak? Pięknie? Jaki ty grzeczny. Szkoda, że pogoda tak się popsuła. Zaczęło padać. O, mewy poleciały. Myślałam, że ona powiedziała jakieś imię. Ta mewa. No, ty sobie jeździ. Tutaj bezpiecznie jest i lepiej właśnie, wiecie co, po takim właśnie asfalcie niż po tej drodze leśnej, bo tam są kamienie. Jaka ty szybka. Szybsza niż on. No. Fajnie. No mówię, że trochę już pogoda nam się skiepściła. Znaczy tak, przestało padać, tak jakbym pokazywałam, że lało. Później przestało chyba tak z godzinę i teraz tak kropi tylko. Więc myślę, dobra, musimy trochę wyjść, żeby on sobie pobiegał. Teraz go tam wypuszczę przy huśtawkach. Będzie mógł sobie pobiegać, wziąłam piłeczkę, niech się bawi. A Nat niech sobie tutaj jeździ. Natalia robi sobie okrążenia. Pa! Pa! A my z Jake'em bawimy się piłką. Przed chwilą właśnie do kałuży tutaj wskoczył. Dawaj, Jake! Jake, give me the ball! Give me the ball! Give the ball! Jake! Good boy! Gdzie piłeczka? Uwaga! Ready? Ready? Yay! I naokoło. Daj piłkę. Daj. Ale jesteś mokry.
Przynieś piłkę. Come here. Bring the ball back. My już się z Wami teraz żegnamy. Do zobaczenia w następnym vlogu. Jeżeli Wam się ten vlog podobał, zostawcie łapkę w górę, miły komentarz i do zobaczenia w następnym. Pa! I could feel this way, and it's kinda strange.